Księgi liczb, lud wyruszył z Haserot i rozbił obóz na pustyni Paran. Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chce dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia ich przodków. Tych wszystkich. Którzy są w nich książętami. Wysłał ich więc Mojżesz zgodnie z rozkazem pana z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów. Mojżesz posłał ich, celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc: Idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry. Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie, jaki lud w nim mieszka. Czy jest silny, czy też słaby, czy jest liczny, czy też jest go mało? Jaki jest kraj, w którym on mieszka dobry czy zły? I jakie miasta, w których on mieszka obronne czy bez murów? Dalej jaka jest ziemia urodzajna czy nie zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i przynieście coś z owoców tej ziemi. A był to właśnie czas dojrzewania winogron. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin, aż do Rechob, u wejścia do Hamat. Ciągnęli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj, a Anakici. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. Przybyli aż do Doliny Eszkol. Tam Odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu. Do tego zabrali jeszcze nieco jabłek granatu i fig. Miejsce to nazwano Doliną Eszkol ze względu na winogrona, które tam Izraelici odcięli. Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem. Oraz przed całą społecznością Izraelitów. Złożyli przed nimi sprawozdanie, oraz pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli: Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci. Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi i rzekł – trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów. Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza. I takimi byliśmy w ich oczach.